Chciałbym, żeby te zjawiska, które będą nadprzyrodzonymi zjawiskami, one stały się dla Was bronią, żeby tego nie zniweczyć z jednej strony, z drugiej strony, żeby nie dać się oszukać, ponieważ diabeł, jak widzi, że coś masz od Boga, to on, wiedząc, że może jedynie użyć tego, co ty masz, stara się, żebyś przewartościował pewne rzeczy w swoim życiu. Będzie coraz więcej zjawisk nadprzyrodzonych w swoim życiu, coraz więcej darów duchowych, coraz więcej będzie się manifestowało różnych rzeczy. Dar otwiera drogę. Co to znaczy? To znaczy, że im więcej będzie zjawisk nadprzyrodzonych w Twoim życiu i manifestacji Bożych, tym więcej będzie się stwarzało różnych sytuacji w Twoim życiu. Będziesz poznawał więcej ludzi, na więcej ludzi wpływał. Coraz będzie więcej drzwi otwartych przed Tobą. To będzie to. I chcę Ci pokazać, jak wyglądają, to tylko tak na chwilę zupełnie, takie dwie diabelskie pułapki. Pierwsza to jest taka, że ludzie w tym momencie uważają, że to jest wszystko. Że to jest wszystko. Teraz ja w to idę, ja w to biegnę, a ja chcę Ci powiedzieć, że to nie jest wszystko. To jest po prostu jakiś element, który Bóg otworzył. Masz go używać po prostu, tak? Używać. I cieszyć się z tego i wykorzystywać to. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś nie biegał z narzędziami na szyi, ok? Dla biegania z narzędziami na szyi, bo to nie o to chodzi. Żebyś nie myślał też, że to, że Ci otworzył dar jakąś drogę, to jest już koniec tematu, bo Bóg ma dalsze rzeczy. Widzicie, On ma coraz dalsze i coraz większe. No to w ogóle z tym się trzeba oswoić. Nawet w dobrym nie zostajemy. Idziemy dalej. Jest dobre, idziemy dalej. Bierzemy, wchodzimy w dobre, rozumiesz, o co chodzi, działamy w tym, idziemy dalej. Druga rzecz jest taka, żebyś nie skupił się na tym, że dzieją się w Twoim życiu rzeczy nadprzyrodzone, tylko po prostu żył z tych rzeczy, ale nie skupił się na tym, bo to skupienie się na tym już doprowadziło do tego, że kościoły zaczęły biec tylko w jedną stronę, będziemy cały czas coś tam doznawać. Wiesz, o co chodzi z doznawaniem? Doznawanie jest po to, aby doświadczać szerzej i uwalniać więcej. Czyli ja doznaję coraz więcej i w związku z tym przetwarzam to w sobie i uwalniam to na zewnątrz. Im więcej Bożej mocy w moim życiu, im więcej Bożych manifestacji, tym bardziej ja to potem przetwarzam i uwalniam wobec ludzi. Nie, rozumiesz, nie biegam tylko za tym, żebyśmy dobrze zrozumieli. Masz biegać za cudami, ty masz szukać cudów, biegaj za cudami. Zawsze biegaj za cudami, natomiast po co ty biegać masz za cudami? Żeby wziąć cuda i przerobić na materiał życiowy. Pamiętaj o tym. Amen. Bierzemy cuda i przerabiamy na materiał życiowy. Nie to, że biegamy, żeby doświadczyć cudów. Nie. Cuda bierzemy i przerabiamy na materiał duchowy. Gdzie to jest napisane w Biblii? Święty Paweł mówi, jeśli w zachwycenie popadłem, popadłem dla Pana. Jeśli wśród Was jestem, jestem przy zdrowym rozsądku. Tak? A więc, reasumując, bierz wszystko od Boga, bo będziesz coraz więcej tych rzeczy miał i coraz więcej doświadczał. Rozumiesz? Wchodź w Bożą obecność jak najgłębiej i na rzęsach chodź. Rozumiesz, o co chodzi? Chcę, żeby Boża obecność manifestowała się w Twoim życiu tak, żebyś tracił zmysły. W ogóle o to chodzi. Wiecie, że o to chodzi w ogóle? W ogóle o to chodzi, żebyś się w Nim zatopić. Na maksa. Święty Paweł mówi, że jesteśmy głupi w Chrystusie. Rozumiesz?
Ludzie cię muszą tak odbierać. Jako człowieka, który ma szajbę. To jest bardzo w porządku. Gwarantuję ci, że jak twoja dusza zostanie ośmieszona na maksa i twoje ciało, to nie zostanie w tobie ani krzty jakiegoś elementu, który można ośmieszyć z zewnątrz. Rozumiesz? Nic nie będzie w stanie cię dotknąć, żaden kompleks w tobie nie zostanie. Żaden kompleks. Wystarczy trochę w Duchu Świętym się poprzewalać po ulicach, rozumiesz? Już nie masz kompleksów, już nic nie zostanie, żaden kompleks. Nic, już jest pozamiatane dla kompleksów. Z drugiej strony zbieraj materiał, tak? Potężny, silny materiał duchowy i wprowadzaj go w życie, tak? Na pułapie racjonalizmu. Tak? Ludzie muszą w nas widzieć dwie kategorie ludzi. Szaleńców dla Boga, tak? I mędrców dla świata. Musisz być szaleńcem dla Boga i mędrcem dla świata. I to się wszystko da świetnie połączyć, naprawdę. Świetnie to się da połączyć. Idziemy na ewangelizację w jednej chwili, krzyczymy innymi językami, prorokujemy nad ludźmi, po prostu uwalniamy Boże rzeczy. Za chwilę ludzie mówią o swoich świadectwach, które spotkania z Bogiem, tak? Za chwilę w sposób logiczny głoszą Ewangelię, tak? Za chwilę znów krzyczą innymi językami nad tymi ludźmi. Ludzie są w szoku. Zobaczyli, że raptem ta normalna pani, czy ten normalny pan, prawda, znowu się zachowuje w taki racjonalny sposób, a za chwilę znowu jest normalny, tak? Ja kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, mówię tak, albo mam schizofrenię, albo zacznij mnie słuchać. Albo mam schizofrenię, jestem bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, albo po prostu ja mówię prawdę. I coś jest prawdziwego w tym szaleństwie. Także taką mam prośbę do ciebie. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli pewną ważną rzecz.